Siema mordy, witam was pięknie na dzisiejszym filmie. Ja jestem Fizz, to jest kolejny odcinek. Dzisiaj słuchajcie, prankujemy Tromę. Ale to nie będzie zwykły prank, będzie nawet bardzo szalony i bardzo niezwykły. Bo słuchajcie, zamkniemy dzisiaj Trombę w jednej klatce z prawdziwą, żywą, normalną, namacalną mordo pumą. Czyli kotem, który jest dużym kotem. Jest niebezpiecznym kotem. I cały prank na tym właśnie będzie polegał, także mordo, jeżeli jesteś nowy na kanale, to koniecznie subskrybuj, bo jak widzicie, tutaj na tym kanale same grube akcje. Także słuchajcie, kto jest nowy, tutaj przycisk do subskrypcji. Subskrybujcie szybciutko kanał, pod tym odcineczkiem wbijamy, myślę, że jest jakieś 80 tysięcy łap. I słuchajcie, kolejny jakiś fajny prank. Może na Trombie, może na kimś innym, no zobaczymy. Kolejny prank, 80 tysięcy łap. A dzisiaj, tak jak mówię, jedziemy do, słuchajcie, projekt Puma. Czyli do osoby, która posiada Pumę. Trochę się boję. Ale nieważne, jedźmy tam. Ej, łapka w górę. Łapka w górę. Zostawcie łapkę w górę. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj na odcinku też będzie z nami razem Kamil Intravel, który jakby mi pomógł. No i tak naprawdę dzięki niemu to wszystko dzisiaj możemy zrobić. Ten cały prank. U niego na kanale będzie taki bardziej merytoryczny odcinek. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tym, jak takie zwierzęta, jak taka puma sobie żyje i jak to w ogóle wygląda w tym świecie zwierząt, to wbijajcie link w opisie, wbijajcie do Kamila, bo dzięki niemu ten film powstał, więc ekstra. Tromba oczywiście, słuchajcie, o niczym nie wie. Wie tylko tyle, bo tyle mu powiedziałem, że tam będą kozy. Czemu mu powiedziałem, że tam będą kozy? Nie wiem, nie pytajcie mnie, ale kozy są fajne. Więc Tromba wie, że tam będą kozy, nie wie nic więcej. Powiedziałem mu po prostu, że Kamil Intravel zabiera nas do takiej miejscowy, w której ma w miarę egzotyczne zwierzaki i między innymi też dużo kóz. Powiedziałem, że nie wiem, jakie to będą egzotyczne zwierzaki, bo się nie pytałem, ale że będą na pewno jakieś fajne. Tromba nic nie wie. Mike wie, Paweł, czyli mój kamerzysta, też wie. Ja wiem, Tromba nie wie, lecimy. Jest z nami Kamil! Siema! Siema! I co? Lecimy do zwierzaków z całą ekipką! Jazda, słuchajcie, chodźcie! Michael, zostaw szefa! Doprowadzę nim. Michael w lewo! O, nie aż tak! Michael! Michael! Nie! Czuła ta kierownica. Czuła ta kierownica. Boisz się węży? Boisz się, Michael, węży? Ciebie by szybciej zjadł taki pyton niż mnie. Proszę się tak. Jesteśmy na miejscu. Michael, dawaj, wyskakuj. Lecimy teraz do kózek na sam początek, porobić sobie fotki. A tu jest piesek. To jest Aziza, pies belgijski Melinois. No, pies wykorzystywany przez antyterrorystów do łapania ludzi. Jadzia! A daj tak palca, daj tak palca. Daj jej. Daj. I się nie bój. Będzie myślała, że masz mleko. Patrz, co one tam robią. Michael z kozami. Michael! Michael wśród kóz. Michael wśród kóz. Celnie się zrobiła. Ej, tylko miej nami na roga. Ej, bez kitu, patrzcie. Przy nas tylko jedna koza, Mike wszystkie tam do siebie, pa. Ma to coś, chłop. Ma to coś. Tak więc prank na Trombie wyjdzie dobrze. Tromba nic nie wie, wszyscy wiedzą. Jak powie ten Kamil, ten wojskowy Kamil, no, że jeżeli Trombie coś pokaże, czy coś takiego i go weźmie, to idź z nimi. Dobra. Dobra? Dobra. Idź z nimi. Ja wtedy pójdę z Kamilem Intravel z drugiej strony, żeby też nagrać, ale ty idź z nimi, nie? Dobra. Mike jest szefem. One mogą traktować jak szefa, one się słuchają go, gdzie Mike nie pójdzie, tam one idą. No. Specjalnie przygotowałem, przyrządziłem. Mike im kanapkę zrobił. Kanapkę. Podnieś do góry, ponad głowę. Do góry podnieś, no. O. Do góry, ponad głowę. Mike, do góry. O, widzisz? Wiesz, czy nie? Nie. Powiem wam, patrz, że... Patrz, 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 patrz! Patrz, jak lecą za Majkiem! Ale poważaj, Majek, uciekaj! Dobra, słuchajcie, Tromba jest w trakcie oglądania kózek. Kamil powiedział nam, że za chwilę go weźmie ze sobą. Wszyscy o tym wiedzą, tylko nie on. On ma go wziąć, podobno ma mu w czymś pomóc. I wtedy wiecie, bierze go, zamykamy go w klatce i robimy pranka. Misja, masz, bo muszę ją zamknąć. To szybko. Chodź pod nami. Na ręku liczę się. Nie możesz zatrzymać. Tromba jest w klatce z pumą. No. No i... Najlepiej nie uciekaj. Ja proponuję ci wyjść w ogóle w tamtą stronę. Czemu? Idź tam na piach, idź. Szybciutko idź na piach. No, go, go. Tromba, co tam? Nie wiem, czy wiesz, Tromba, ale to jest plaga był... tobie. Jesteś w klatce z pumą. To był właśnie powód dzisiejszego wyjazdu tutaj. Dobrze czuję. Mam ręce, bo słyszałem, że załóż. Cześć, Lubieriana. Cześć, Lubieriana. Jezu. Ale jest piękna. Tromba, jesteś trochę przerażony. Jak stanie na dwóch łapach, mamy 70, także wiesz. Jest w stanie. Do gardła dostaje. Niech ci Kamil powie, jakie zwierzęta w naturze samica potrafi pochwalić. No, na konia się rzuca i zagryza. Puma jest nazywana cichym tchórzem, to znaczy mocnym tchórzem, bo zazwyczaj atakuje od tyłu. Nie unika raczej konfrontacji twarzą w twarz, żeby wdawać się w walkę. Kilka, nawet do 10 km potrafi. Patrz na Trombę. Tromba powiedz tak, ja to bym się bał.
No, ja tutaj stoję, stary. Więc co ci mam powiedzieć? Ale jakbym tutaj na tym się tak spiął i zawisnął tak, żeby się trzymać najbliżej kraty, to i tak by mnie dopadła, nie? Stary, bez problemu, bez problemu. Rzuciłabym mnie na ziemię. Masz, to jest sok, który skacze na 2 metry z miejsca bez żadnego problemu, a jak chce, to i skoczy wyżej. Ale bardzo piękny kąt, także mogę to zostać. Podoba mi się piękny. Niebo skoczy na mnie, wariacie. Dajcie spokój. Jakie ona ma takie ruchy, bardzo takie... Zgrabne i takie, szybkie. Takie, ale takie ciężkie takie, wiesz. To jest przystawka, trzymaj. Bo ty jesteś głównym daniem. Wysoko, wysoko, podnoś, tak? Podnoś. A. I ojka. Podnoś. Wszystko mówisz. Ale mnie pociągnęła za kieszeń, stary, mocno. Chodź, Nubia, chodź. Nubira. Ale ona wydaje fajnie. Rzucili mnie do klatki, człowieku, z jakimś kotem, który jest większy ode mnie. Ale, jeszcze ale, dobra, ale jest piękny. To trzeba powiedzieć, że takie nie, no, wiesz, zdjęcie jest... takie bym sobie zrobił. Tak. Jest ona... Także trąba... Nie, no jest spoko, nie. Pozytywny, śmieszny prank. Im dłużej tu jestem, tym bardziej się pytają, że ten kot mnie jednak nie nabije. A bo dzisiaj jest spokojna. Ona mnie chwyciła tak za kieszeń, tak wiesz, tak za mi chwyciła za kieszeń, to pociągnęła, mówię, chłopie, pociągnij mnie tak za nogę i co? No, ona jakby chciała to jedną ręką cię sprowadzić do parteru, że się nie podniesiesz. Tak? Ręką cię tak przytrzyma, łapą cię tak przytrzyma, że no nie wstaniesz, ale problem. Ale nie spodziewałem się, że tu będzie jakiś kot. Wiedziałeś o tym, nie? Wiedziałeś coś za tym. No powiem ci, że... Powiem ci, że wiedziałem, trąba. Wiedziałem, że tu będzie kotek. Fajny. Musiałeś się dowiedzieć, czy na pewno mnie nie zabije, że może mi tu wrzucić. To znaczy, to nie do końca było wiadome. No, w sumie to dalej nie wiemy, jak się to skończy. Tego typu? Może chciałbyś ją nakarmić? Pogłaskać sobie. Tak? Ale polizałem. Sama twoja mina wyraża więcej niż po prostu. To nie jest łapka, mordo. Nie? Jest jakieś 100 razy większa. Wiesz, czemu ona tak sobie wchodzi obok ciebie? No. To jest na tyle inteligentne stworzenie. Ona doskonale rozumie, że ty w hierarchii jesteś tak, nie? I ona ma nad tobą przewagę pod każdą postacią. Jak ręki nie krąży troszeczkę. Ona się ciebie nie boi. I w ten sposób pokazuje właśnie, że może koło ciebie przejść. Przepiękna jest. To pogłaskanie było takie, dobra, pogłaszczę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kamil mówi, chodź, trąba, biegnijmy, musisz mi coś pomóc, schować psa, tak? No. Ale co, fajne przeżycie? Ja tak też tam, ja chcę tam wejść, stary, co mówisz? Zajebiste, w sensie, naprawdę. Zostałem postawiony w takiej sytuacji, że ktoś mnie zamknął w klatce i przez pół sekundy nie wiem, co się dzieje, patrzę i taki duży kot i sobie myślę tak od razu. Czyli mówisz, że trąba prank całkiem pozytywny i udany. Ja bym to nazwał antyprank, naprawdę, nazwałbym to antyprank. Mimo wszystko trąba, kurde, no, przeszedł ja jestem w szoku, że kurde, tutaj naprawdę miałeś jaja, wariacie, no. No i siema, Mati. Jak tam? Fajnie jest. Jesteśmy w klatce z pumą. Chciałem wam troszkę pokazać, jak mniej więcej z takimi kotami się właśnie współpracuje. I za chwilkę, jak może sam spróbujesz nakarmić, czy się odważysz, zobaczysz, jak ona niesamowicie szorstki język ma. Tak byś sobie szczotką drucianą po prostu jechał, bo ona na języku ma kolce. Kolce, które pozwalają jej wylizywać tkankę na przykład z kości. Wzbudza respekt, no tak powiem. Taki wzrok, a natomiast jakbyś zobaczył wzrok podczas ataku, to w nią wstępuje po prostu demon, hormony powodują to, że w ogóle kolor oczu się zmienia. Tak? Ja myślę, Karol, że prank chyba wyszedł. Nie, wyszedł bardzo. Projekt, który jest tutaj prowadzony, nazywa się to Projekt Puma. Każdy z was ma możliwość przyjechać do Nubii, spędzić z nią troszkę czasu, odbyć warsztaty behawioralistyczne, nauczyć się reagowania na zachowanie zwierząt. Link do Projektu Puma macie bezpośrednio w opisie i tam możecie znaleźć wszystkie informacje. Źle się nie może pobrać. Uważaj. Stój. Lęczcie. Ona cię poznaje. Ale to dobrze, ty mówisz, że widzę po głowie, to dobrze. Tak. Popsujesz, ale będziesz miał ładną fryzurę. Fryzurę popsuł. Nie interesuje mnie fryzura, stary, ten kot jest piękny. Czujesz, jak szorstki język ma? Czuję. Warto. Nie, warto. W dupie mam fryzurę, zawsze. Jesteś swój chłop dla niego. No, ona w tym momencie cię wylizuje. Mi tak zawsze rano. I zobaczcie, jak niesamowicie długo trzeba pracować z kotem, który żyje na co dzień w Amazonii, czy na przykład w Kanadzie, w lasach. Jak trzeba z nim pracować, żeby człowieka w taki sposób traktował, nie? U Pumy jest jeszcze jedna niesłychana rzecz, że mniej więcej około drugiego roku ona chce zabić właściciela. Na wolności ona normalnie wtedy ucieka od matki, odłącza się. A tutaj chcę pokazać swoją przewagę. Zrobimy tak, kucnij sobie tutaj na kolanach. No. Kucnij sobie. No i teraz wychyl do niej czoło. Wychyl. Musisz się witać jak koty właśnie. No. Tam i spróbuj, no. O. Koty w ten sposób zbierają zapach. No. W ten sposób też pokazuje, że nie jesteś źle nastawiony. Dobra, naprawdę.
Teraz mogę też, nawet jak zapię? Tak, tak, i głową do niej. Idź, 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 bo zaraz pójdzie. Chodź. O, jaki surski jęzor. Ała! Au, 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 au. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. O nie. Daj jej, daj jej. Działa. Pozwól jej, pozwól jej, pozwól jej. No. Jeżeli cię złapie zębami, nie wyrywaj ręki, bo tylko to... poczekaj, aż puści, dobra. Bo ona puści. Tak, ona zaskoczył cię... mnie ten język. Dobra, Karol, w takim razie cały czas się już tu dopominałeś o to, kiedy nakarmimy Nubię, to sobie teraz ją nakarmisz, tylko ja mam dla ciebie fajną niespodziankę, zrobisz to troszkę inaczej, bo wiesz, gdzie będziesz trzymał to mięso? Już słyszałem trochę. W zębach. W zębach, no. W zębach. Bierz zęby, no masz. Bierz zęby i się schylaj. Bierz zęby i w dół. I się schylaj. Dół. Wyrzuciła mi. Daj jej. Bliżej, podejdź, podejdź. No. Wzięła ci. Ale trzeba było więcej trzymać. Się więcej trzymać? No. Trzymaj, trzymaj. Nubia. Nubia. Nubiliana. Dobra, idzie, idzie, idzie. Tu. Tu i trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wyrwała, no. Zostało mi, zostało mi między zębami. I wysoko trzymasz, na takiej wysokości. Wysoko. Tu. Wysoko, wysoko, wysoko. Sorry. I staraj się do góry, staraj się ją podnieść do góry. Jest siła, ale jest silna. Ona stary, nie waży, ja nie czuję, żeby ważyła 40 kilo. I do góry, do góry, do góry. I trzymaj, i trzymaj. O stary! Bo ona oprócz tego, że waży 40 kilo, to ma nacisk mięśni na ciebie. Czujesz te pazury na ręce? Masz. O. Dobra, nie? Chcesz? No, dobra. Tak, ale wręcz oh, obcięte pazury, powoli, ale. Puszczaj, żeby lizała, lizała, lizała. Dobre. Głowę daj do. Tu. Tu. O, rozumiesz. To jest. To jest właśnie to. Fajnie go za głowę chwyciło gościu, nie. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Ona ci myje tak jak się pies myje. Ale to woli. Woli, nie? Niżej życie boli. Stary, jeszcze dużo rzeczy cię będzie boleć w życiu. A to jest doświadczenie takie, że... Taki cały mokry jest, Marcin! Masz fryzury mu ulicować! Mike, u fryzjera byłeś? Mike, i teraz tak szybciutko w takim razie, jak emocje? Fajnie. Ale jest adrenalinka, nie? A teraz słuchajcie, idziemy tu nie bez powodu, jak widzicie, tam jest koń. No i Mike będzie jeździł na nim. Mały, ale jest. Mike na koniu! He's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where... I teraz się koń znudził. Mike, co teraz, Mike? Ty, co on tak szybko, Mike, jedzie? Mike, go nastawiłeś jakoś tak. Aziza zrobiła porządek. Skręcamy. Daj ukurowę, kozy będę. No, tyle co kot napłakał, ale jest. Wow, Mike! Mike! Ale pamiętaj się, że będziecie tpić. Ja w korem jesteś, chłopie. Nie da ci! Daj mi też. Nie. Ej, jakie dobre, trąba, chodź! Bez kitu? Dobre w kij! Takie łatwe. Jakie dobre! Michael, pij? Nie, ja powiem tak, Mikey, pij mleko. Paweł. Ja tam obrzydza, że to jest ciepłe. Pijesz, Paweł. Pijesz, Paweł. Łyczek, ale dobre, jest serio. Paweł, mleko po prostu. Dobre, co nie? Jak się podobało? Trąba? Przede wszystkim super prank? Super przeżycie, super przeżycie. Prank, dla mnie, tak jak mówiłem, to jest bardziej antyprank, bo to było naprawdę... Czyli fajne. Bardzo, bardzo fajne. Michael? Bo dla mnie było super, w ogóle z tymi kozami, jazda na koniu. To, kozy to i w ogóle doje. Wiem, że się kozy najbardziej podobały, Mike. Kupujemy Mike'owi kozę. Ja natomiast, słuchajcie, straszliwie mocne wrażenia, dużo emocji i na pewno fajna, fajna inicjatywa. Wbijajcie do Kamila, u niego odcinek był taki bardziej merytoryczny, więc myślę, że warto, a temat jest naprawdę, naprawdę obszerny. Pogadamy sobie tam troszkę więcej o kociaku i wytłumaczymy tak dokładnie, jak tego kociaka się tresuje i jakie są warunki jego przetrzymywania. A ja wam powiem, jak tresuje się kozy. Dokładnie tak, żegnamy się z wami, mordy, dzięki za odcinek, trzymajcie się, pozdrawiam do kolejnego.